Cześć, jestem Mateusz, witam Was na kanale Our Choice. Dziś poruszę temat trendów wnętrzarskich odnośnie salonu. Ostatnio nakręciłem dwa odcinki odnośnie kuchni oraz łazienek i bardzo przypadł Wam do gustu, cieszył się sporym powodzeniem, dlatego postanowiłem kontynuować ten temat. Jeśli nie oglądaliście poprzednich filmów, to serdecznie Was zachęcam do tego. Zostawiam Wam linki w opisie filmu, jak i na górze teraz. Oraz zachęcam również do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych naszych materiałów. Czekam na Wasz odzew odnośnie dzisiejszego odcinka, ale pamiętajcie, wytrwajcie do końca i dajcie znać, co sądzicie odnośnie moich dzisiejszych wyborów. To co, lecimy! W poprzednich odcinkach z tej serii wymyśliłem pewien schemat opierający się na inspiracjach i stworzonych tablicach inspiracyjnych. Zauważyłem, że nawet twórcy innych kanałów podpatrzyli ten pomysł, dlatego i tym razem postanowiłem trzymać się mojego schematu, który Wam się spodobał. Kolor. To od niego warto zacząć omawianie trendów. Biel. Jest nie tylko doskonałą bazą, ale też doskonale radzi sobie solo. Zauważyliśmy mocny trend rozjaśnienia wnętrz, łączenia bieli z odcieniami kremowymi, beżowymi, dzięki czemu wnętrze stają się subtelne, bardzo przytulne i eleganckie. Sami postanowiliśmy nieco stanować kolory ścian w naszym mieszkaniu na poczet bieli, która według nas odnajdzie się w każdym stylu. Mały tip od nas. Wybierając białą farbę do waszych wnętrz, wybierzcie tę o ciepłym tonie, aby uniknąć nieco szpitalnego efektu. Nie samą bielą człowiek żyje. Kolory coraz odważniej wkraczają na salony i w coraz ciekawszych formach. Kolor to już nie tylko ścian, a częściej meble obite welurami, przepiękne tapety ozdabiające ściany, czy dekoracje okienne w postaci zasłon czy rolet. Jeśli mielibyśmy wybrać trzy kolory, które według nas podbiły rynek, byłaby to butelkowa zieleń, musztarda i granat. Kolor nie znaczy tylko na ścianie. Kolor ziemi. Jednak nadal niezmiennie w trendach pozostają neutralne barwy ziemi, czyli kolor miedziany, brązowy, beżowy. To te kolory właśnie dominują ostatnio na Instagramie i zbierają najwięcej pochwał. To chyba też jest tak, że lubimy wypoczywać w spokojnych wnętrzach wypełnionych domowym ciepłem, a te neutralne kolory w pełni na to pozwalają. Warto poruszyć dość często pojawiający się temat, a mianowicie, co za ścianą TV? Opcji jest bardzo wiele. Jeśli nie lubicie, kiedy telewizor rzuca się od razu w oczy w salonie, można go wtopić w tło, na przykład galerii ściennej. Może też grać pierwsze skrzypce na tle tapety. Coraz częściej spotykamy się z wykorzystaniem paneli lamelowych, które trochę wypierają z wnętrz beton architektoniczny. W tym wypadku nie mam co dużo gadać, a po prostu pokażę Wam solidną dawkę inspiracji. Japandi. Styl, który zadebiutował jakiś czas temu i póki co odważnie wchodzi w trendy wnętrzarskie. O tym stylu powstał oddzielny odcinek, link zostawię Wam w opisie oraz na górze w karcie. Ale pokrótce wytłumaczę, z czym to się je. Nazwa pochodzi od zlepków słów Japan i Scandi, czyli Japandi. Czym się charakteryzuje? Japandi, czyli połączenie stylu skandynawskiego z japońskim. I pomimo dużej odległości tych krajów od siebie, mają one ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim królują w nim materiały naturalne, mam tu na myśli sporą ilość drewna. Nurt przewodni to szacunek do natury i rezygnacja ze zbędnych rzeczy. Pokrewne są mu m.in. styl minimalistyczny, w którym dominuje prosta i geometryczna forma, jak i wabi-sabi, która nawiązuje do kultury japońskiej. Wnętrze w tym stylu powinno być autentyczne, skromne i pozbawione zbędnych dekoracji. Mam tutaj na myśli przepych. Lepiej postawić na jakość, a nie na ilość. Oczywiście nie chodzi o to, aby mieszkać w pustym domu, tylko starannie dobrać wyposażenie. Sztukateria. Wspomniana sztukateria coraz częściej gości na salonach. Nie musi to być wnętrze klasyczne. Widuje je również w nowoczesnych wnętrzach, jako prosty dodatek i dekoracja ścienna. Możemy ograniczyć się do prostych wzorów lub stworzyć z nich kompletnie odjechane kombinacje. Często widuję bazerię angielską, na którą sami chorowaliśmy i również ją stworzyłem u nas z listy sztukateryjnych. Odcinek z jej powstawania znajdziecie na naszym kanale. Zobaczcie sami. Boho.
nadal możemy spotkać we wnętrzach sporą dawkę stylu boho. Choć mam wrażenie, że ten nurt przemija i nie daje mu długiej przyszłości, to uważam, że jest to ciekawe urozmaicenie wnętrz. Sami poszliśmy w tym kierunku, wybierając kilka dodatków, jednak nie ze względu na panującą modę, a zamiłowania do podróży i ciepłych krajów. W czasie pandemii stworzyliśmy we wnętrzu nieco egzotyczny klimat, przez co idealnie czujemy się we własnych czterech ścianach. W tym stylu dominuje drewno naturalne, ratan, wszelkiego rodzaju plecionki. Odróżniamy dwa style boho. Mam tutaj na myśli kolorystykę typowo w kolorach ziemi oraz tę bogatą w rozmaite kolory, która bardziej nawiązuje do dawnych lat hipisowskich. Tapety ścienne. Przez jakiś czas zaobserwowałem zastój w aranżacjach, jeśli chodzi o tapety ścienne. Jednak od jakiegoś roku wróciło zainteresowanie nimi i zacząłem je spotykać bardzo często. Chyba najbardziej królują botaniczne wzory, często w czerni i bieli, ale i wzory geometryczne i minimalistyczne. Trend na tapety powinien się jeszcze utrzymać przez kilka lat. Retro. Styl retro we wnętrzach w dalszym ciągu możemy zaobserwować w aranżacjach. Nie chodzi tutaj oczywiście o to, aby całe wnętrze stylizować jak wyjęte z lat 50. czy 60., ani nie chodzi też o to, że meblościanki czy mieszkania, które zatrzymały się w latach PRL, są teraz modne. Bardziej chodzi o umiejętność połączenia starego z nowym, czyli miksowanie mebli czy dodatków. Spora część mebli współczesnych jest inspirowana designem z lat 50. czy 60. Coraz częściej widuję aranżacje w dużych, wysokich, klasycznych kamienicach. Założyłem spory powrót do sztukaterii i rozet. Jeśli jesteście na tym kanale pierwszy raz, to przedstawię wam kilka komód, jakie ostatnio przerobiłem. Sam inspiruję się latami 50. czy 60., więc powinny idealnie odnaleźć się w tym temacie. Rośliny. Od dłuższego czasu rośliny zdobywają salony. Są takie gatunki, które większość z nas doskonale zna. Są bardzo modne i pożądane, jak na przykład klasyczna już monstera, strelicja, bananowiec, skrzydło kwiat czy araucaria. Rośliny oprócz walorów estetycznych wprowadzają do naszych wnętrz harmonię, oczyszczają powietrze i pozwalają na podkreślenie ich charakteru. Przy wyborze roślin musicie też się kierować oczywiście nasłonecznieniem oraz tym, czy dana roślina jest trująca i czy może przebywać na przykład w sypialni. Także w tym odcinku przygotowałem dla Was niezależne zestawienie dodatków oraz asortymentu, które odnajdą się w salonie. Zapraszam. Wszystkie dzisiejsze materiały zaczerpnąłem z Pinteresta oraz ze sklepów podpisanych wcześniej. Zostawiam Wam link w opisie do tablicy, którą stworzyłem ze wszystkimi zdjęciami z dzisiejszego odcinka. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, także pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!